Targi Palme Middle East to nie tylko nagłośnienie, to także event poświęcony oświetleniu scenicznemu, architektonicznemu i klubowemu. Ten interesujący i uznawany obecnie za najbardziej chłonny rynek przeżywa swój rozkwit, czego dowodem jest kolejna edycja Targów Palme i obecność największych producentów z branży. Włoski producent oświetlenia scenicznego DTS przybył do Zjednoczonych Emiratów Arabskich z kilkoma premierowymi produktami, które mieliśmy okazję zobaczyć również we Frankfurcie. Były tu ruchome głowy DTS Jack, DTS Raptor oraz największa duma Włochów DTS Max, która posiada wszystko to, czego wymaga się dzisiaj od najbardziej uniwersalnej głowicy na rynku. Producent nie ukrywał przed odwiedzającymi niczego, dlatego też postanowiono zdjąć obudowy najnowszych produktów, aby każdy zainteresowany mógł sprawdzić jego konstrukcję. Jednym z najciekawszych i najbardziej okazałych stanowisk mogła poszczycić się firma Great Wall Events, stacjonująca na stałe w Dubaju. Great Wall Events to jeden z liderów na rynku Zjednoczonych Emiratów Arabskich, jeżeli chodzi o organizację potężnych wydarzeń. Firma potrafi stworzyć niesamowite widowisko podczas ślubów, kampanii produktowych, ale również podczas koncertów i olbrzymich festiwali. Jeśli jest coś, co wydaje się niemożliwe, zostaw to specjalistom z Great Wall Events. Dużo miejsca na targach poświęcono temu, co najlepiej przyciąga oko ludzkie. Olbrzymie i kolorowe ekrany, które dzisiaj nie mają już tylko prostokątnych kształtów, potrafią rozświetlić najciemniejsze miejsca. Ich niewiarygodna rozdzielczość i głębia kolorów przynosi nas do zupełnie innego świata. Specjalistą w tworzeniu tego typu rozwiązań jest niewątpliwie chińska firma Uniview, która w Dubaju pokazała przekrój swoich możliwości. Kolejnym producentem z Włoch obecny na targach była firma Claypaki. W Dubaju, podobnie jak we Frankfurcie, włoski producent skupił się na modelu Sharpie. Pierwsza wersja tego modelu odniosła niesamowity sukces. Teraz doczekała się nowej wersji, typu Wash 330. Nad głowami zwiedzających rozwieszone były inteligentne LED-owe naświetlacze ALED-a, a ich światło skupiało się na centralnej części stanowiska, gdzie królowały duże głowice Alpha Beam 700 oraz Alpha Wash 700. Marka Christie to niekwestionowany lider w produkcji profesjonalnych projektorów multimedialnych. W Dubaju skupiono się jednak na nie mniej istotnych elementach, takich jak ekrany LCD, które można wykorzystywać w reżyserkach, oraz na procesorach graficznych, takich jak Spider X20. Na stoisku wystawiono również projektory, w tym m.in. duży trójchipowy projektor DLP Roadster HD20KJ. Potrafimy kontrolować oświetlenie tak samo dobrze na koncertach rockowych, jak i na występach w operze. To hasło przewodnie firmy Avolights. Nic więc dziwnego, że ich oferta na stawni oświetleniowych jest tak szeroka i dopasowana do potrzeb każdego realizatora. Na targach przedstawiono całą serię konsolet z modelem Sapphire Touch na czele. Na targach nie mogło zabraknąć coraz prężniej działającej na polskim rynku marki Cameo. Niemiecki producent przekrojowo przedstawił swoje produkty od belek naświetlających zaczynając, a na ruchomych głowicach kończąc. Duży wybór nie tylko popularnych reflektorów par dostępny jest w ofercie polskiego dystrybutora firmy Adam Hall. Podobnie jak na stoisku we Frankfurcie, czeski producent Robe był jedną z najbardziej efektownych firm. Tańczące naświetlacze i ruchome głowy nie pozwalały przejść obojętnie obok dużego stanowiska firmy. O tym, czy najnowsze produkty Robe są efektywne, będą musieli wypowiedzieć się użytkownicy, którzy z zaciekawieniem sprawdzali możliwości najnowszej głowicy typu Beam Robe Pointe. Oprócz standardowego wyposażenia scen w ruchome głowice czy naświetlacze, producenci przedstawili również szeroką gamę laserów, efektów dyskotekowych czy wytwornic dymu, czyli tego, bez czego dzisiejsza impreza klubowa lub festiwal odbyć się po prostu nie może.
Znalazło się również miejsce dla techniki scenicznej, obejmującej wszelkie rozwiązania dotyczące konstrukcji aluminiowych, wciągarek, ale również i scen i kurtyn.